Hejka, tutaj Remi z kanału Layla Quix i dzisiaj będę robić Red Queen Book Tag, do którego zostałam nominowana przez Książkoholiczkę 2224. Dziękuję bardzo za nominację. Link do kanału Książkoholiczki będzie w opisie, więc jeżeli chcecie, to zapraszam bardzo serdecznie. Co prawda Czerwona Królowa nie należy do moich ulubionych książek i zasadniczo to dość mocno mi się nie podobała, ale mimo wszystko zrobię ten tag, ponieważ jak powiedziała Książkoholiczka, ja zwykle odpowiadam na tagi, bo lubię robić tagi i lubię sprawiać ludziom przyjemność, bo ludziom jest miło, jak się odpowiada na tagi, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem. Nie wiem. Ja nie wiem. Czerwona Królowa. Książka, po której nie spodziewałeś się, że aż tak ci się spodoba. No, to tak nawiązując do tego, co mówiłam przed chwilą, że tak naprawdę Czerwona Królowa mi się nie podobała. Jest dość śmieszne, ale no, nieważne, nieważne. Nie spodziewałam się, że aż tak mocno spodoba mi się Odkąd cienie ma Morgan Matson, bo naprawdę bardzo przyjemnie mi się to czytało. I myślałam, że będzie to po prostu takie jakieś, o, takie sobie, a było naprawdę bardzo przyjemne, bardzo fajne, lekkie i szybkie i super, no super, no, no super. Norta, czyli świat, w którym mógłbyś mieszkać. Nad tym pytaniem myślałam dość długo, ponieważ jest tyle książkowych światów, które są cudowne i niesamowicie skonstruowane i naprawdę chciałoby się doświadczyć tego samego, co bohaterowie, ale w większości jest bardzo dużo problemów, bardzo dużo jakichś niebezpieczeństw, dużo po prostu rzeczy, które nie są przyjemne. I doszłam do wniosku, że najszczerszą odpowiedzią będzie powiedzenie, że chciałabym żyć w Narnii, bo Narnia to kraina mojego dzieciństwa i kocham Narnię nad życie. I naprawdę czuję z nią niesamowite połączenie, odkąd przeczytam te książki po raz pierwszy raz. I po prostu życie w Narnii byłoby jak spełnienie wszystkich marzeń. Zasadniczo. Mer, czyli bohater zmagający się z problemami. Tutaj również miałam taką trochę zagwozdkę, no bo w większości książek jednak bohaterowie mają jakieś problemy, no bo gdyby nie mieli to o czym wypisać. Zdecydowałam się w końcu na Kelsey z Królowej Trillingu, bo nie mówi wystarczająco dużo o tej książce, a była naprawdę bardzo przyjemna. Kelsey, no wiadomo, ma problemy z tym, że jest królową i musi sobie z tym poradzić, bo jest tylko młodą dziewczyną i nagle ludzie każą jej być królową. I jeszcze z jakby systemem, który zbudował poprzedni władca i ona musi sobie poradzić z tym, jak byli traktowani jej ludzie i w ogóle i wszystko. Brawo, Remi, to było bardzo, bardzo dużo, to mówi ludziom. Oprócz tego oczywiście Kelsey ma też jakieś osobiste problemy, na przykład z samooceną, bo nie jest najpiękniejsza i najszczuplejsza. Co bardzo doceniam właśnie w tej książce i dlatego właśnie, dlatego wybrałam Królową Trillingu do tego pytania. Do kolejnego pytania, czyli Maven, bohater, którego jednocześnie kochasz i nienawidzisz, nie znalazłam żadnej książki, żadnego bohatera, bo jakoś tak nie mam takich bohaterów po prostu. Jeżeli nie lubię jakiegoś bohatera, to go nie lubię, jeżeli go lubię, to go lubię, a jeżeli jest na przykład zły, ale wciąż ma fajne odzywki, to po prostu wciąż go nie lubię, bo jest zły moralnie i jest okropnym człowiekiem. Jak mogę lubić okropnego człowieka? Więc po prostu nie mam odpowiedzi na to pytanie. Następne to Cal, czyli książka, po której spodziewałaś się czegoś więcej. I tutaj mam Ember in the Ashes, Imperium Ognia, Saby Tahir, ponieważ no rzeczywiście po prostu myślałam, że będzie to coś lepszego, coś więcej, coś fajniejszego i ogólnie, że będzie to lepsza książka i że bardziej mnie wciągnie, zwłaszcza po tych wszystkich dobrych recenzjach, które słyszałam w internecie. No ale no cóż, nie wszystkim się wszystko spodoba. I tak sięgnę pewnie po drugą część, jeżeli zostanie wydana po polsku. Po prostu odrobinka mnie zawiodła. Srebrni i Czerwoni. Drugoplanowy bohater, który znaczy dla ciebie więcej niż główny. Czy kogoś to zaskoczy, jak powiem, że kocham Huncwotów i że Huncwoci znaczą dla mnie bardzo, bardzo dużo. I to znaczy, ja bardzo uwielbiam również jakby współczesnych haremu bohaterów i samego Harego i ogólnie kocham ich wszystkich, bo jak mogę ich nie kochać, ale jakoś nie znaczą dla mnie aż tak bardzo, bardzo wiele jak Huncwoci, mimo że również są dla mnie bardzo ważni i moje życie byłoby inne bez nich w ogóle, ale Huncwoci to jest jednak coś, co jest jeszcze ważniejsze dla mnie tak naprawdę. Chociaż powiem, że jakby samo mówienie tego nie jest łatwe, bo właśnie zdaję sobie sprawę, jak bardzo kocham Harego i Rona i Hermione, Ginny, o Boże, Ginny. Albo choćby Molly Weasley, Boże. Więc trochę zakłamane, ale jednak wolę chyba Huncwotu. Wybory, wybory, jak żyć. Ostatnie pytanie to Szklany Miecz, czyli książka, którą najbardziej chcesz przeczytać. I żeby nie wybierać
z tej strefy tam TBR-u, którą mam już kupioną, powiem o książkach, których jeszcze nie mam, bo na przykład jeszcze nie wyszły Polska, bo nie stać mnie na nie albo coś. Więc w tym momencie najbardziej chcę przeczytać Prawdziwą krew, czyli trzecią część Złej krwi Sally Green, Szóstkę wron, tak to się chyba nazywa po polsku, Lili Bardugo, bo również słyszałam bardzo dużo dobrych rzeczy o tej książce. Carry On, Rainbow Rowell, bo wiem, że będzie to wydane po polsku i mnie to bardzo ekscytuje. Oczywiście Empire of Storms, bo chyba znalazłam jakieś spoilery i chyba nie podoba mi się, gdzie fabuła i moje pairingi zmierzają w tej serii, ale muszę się tego dowiedzieć na własnej skórze, czy się tak wyrażę. No i po tym, jak Aliska zaczęła gadać o All for the Game oraz Captive Prince, to też mam bardzo wielką ochotę to przeczytać, bo czaję się na te książki również od kilku miesięcy, tylko że jakoś zawsze mi szkoda hajsu. Dzięki, Alicja. Dzięki. Okej, to już wszystko w tym filmie, w tym tagu. Dziękuję jeszcze raz za nominację. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia w następnym. Cześć!